Dzień dobry, Jacek Pożycki, gościox.pl. Przede mną jest złamany szlaban, ale najważniejsi są goście, którzy będą mówić o festiwalu teatralnym Bez Granic. Umówiliśmy się przed chwilą, proszę Państwa, że będą sobie wyrywać mikrofony. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. I umówiliśmy się na trudne pytania. Pierwsze pytanie trudne zadam w języku polskim. Tutaj do Kasi, bo rozumiem, że to jest strona czeska, prawie że to jest strona polska. A tam międzynarodowa. A tam międzynarodowa. Ja będę mówił po polsku tym razem. Zapytam Cię, Kasiu, Katarzyna Dendys-Kosecka, o... Jeżeli miałabyś wymienić jeden spektakl, albo dwa, na który widzowie koniecznie muszą przyjść i zobaczyć, to co by to było i dlaczego? To jest bardzo trudne pytanie. Wiem. Ponieważ tak się nam udało skomponować cały program festiwalu, że w zasadzie wszystkie spektakle są wybitne, godne zobaczenia i godne polecenia. Oczywiście, że ja mam też swoje ulubione, ale jest za dużo chyba, żeby powiedzieć, który tak naprawdę jest bliski mojemu sercu. To podium, czyli pierwszy, drugi i trzeci spektakl, który warto zobaczyć na pewno. No myślę, że Trojanki z Gdańska. Z wybitną rolą Doroty Kolak. Myślę, że Chłopcy z Placu Broni. Absolutnie zaprezentowana literatura dla młodego widza na najwyższym poziomie. I chyba spektakl, który otworzy festiwal. To może zapytamy pana dyrektora artystycznego. Właśnie, o spektakl otwierający. Zapytajmy, dlaczego ten spektakl otwiera festiwal? Właśnie, takie pytanie padło. W Isole Teatru Cyrkla Putika z Pragi. To jest przedstawienie rzeczywiście bardzo wybitne i prezentujące gatunek teatralny, który na przykład dla polskiego widza jest zupełnie nieznany. Nie ma, jeszcze ostatnio rozmawiałem z kolegami krytykami teatralnymi, czy słyszeli o jakiejś grupie, która próbuje wchodzić w te rejony tak zwanego nowego cyrku. To jest w Czechach dość popularne, ale głównie dzięki grupie Cirkla Putyka, która już tu kiedyś u nas była na moście niedaleko, grała swoje przedstawienie, zresztą w reżyserii tego samego reżysera. Tu będzie cyrk w teatrze. Ludzie, którzy pracują w teatrze, mówią, to nie teatr, to cyrk. Więc tu będzie odwrotnie, to będzie cyrk w teatrze, tylko cyrk zbuntowany. Orkiestra, która zawsze jest w cyrku na drugim planie, tym razem wyjdzie na plan pierwszy, więc jest i muzyka, i najprawdziwsze cyrkowe akrobacje, bo ten nowy cyrk to nie jest coś takiego, że my ludzie teatru udajemy, że jesteśmy cyrkowcami. Bo to aktorzy umieją i tak jak ze śpiewaniem czasami bywa różnie, nie? Tu naprawdę są akrobacje i naprawdę jest prawdziwa muzyka, więc to jeśli chodzi o to otwierające przedstawienie, więc będzie na pewno bardzo interesujące. I to jest jeden z elementów czeskiego programu. Myślę, że bardzo ciekawe też będzie w ogóle w kontekście całego programu tego festiwalu, który jest trochę nawiązuje do 30. rocznicy 89. roku. Będzie przedstawienie Protest Rest Teatru Szwandowo-Diwarlo z Pragi. Podchodzę do niego z sentymentem. I tutaj pozwolę sobie zabrać mikrofon, bo jeżeli chodzi o protest, to chyba osobą, która najwięcej o tym powie i najlepiej będzie pani po czeskiej stronie. Tak, pani Gertruda Chowaniokowa, krótko powiedz o Havlu. Ne, si myslím, že já zrovna o protesty nebudu mluvit, protože na to odborník je Januš a on ho hrozně chtěl do Těšina. Takže já mu zpátky předám slovo, ale já bych připomněla, proč on vybral protest a proč já jsem vymyslela Impuls 89. Protože my si všichni myslíme, že naše mladá generace strašně málo ví o našem stovařešení Solidarność Polsko-Česko-Slovácka, protože všichni si to pletou s našimi odbory. Každý si myslí, že Solidarność to jsou związky zawodowe. A mě to rozčiluje, protože už 30 let tady na hranicích pracujeme, děláme divadelní festival a ten divadelní festival je proto, že se kdysi v horách sešel náš bývalý prezident Václav Havel s Polákama, s Michníkem a s řadou dalších, které tady nebudu jmenovat. A proto
Letošní festival už měl být 30. A proto my jsme taky chtěli připomenout tu historii, proč vznikl, jak vznikl. Takže nejenom, že budeme mít výstavu o celé té historii, jak to bylo, proč u nás vznikl třeba svátek Tří bratří v Českém Těšině, proč jsou dekády, proč například vzniklo i kino Na hranici, protože to je všechno práce nás lidí, kteří jsme byli členové a jsme členové, doufám, Solidarności. I dlatego jesteśmy wszyscy tutaj w kawiarni Avion na granicy polsko-czeskiej, wszyscy razem. Polacy, Czesi, mówimy o wspólnym przedsięwzięciu. Jako się odniosę najpierw do tego, co pan powiedział, że aktorzy często grają, że śpiewają. To tak a propos muzyki, ale to tak, można tego nie komentować, bo to ja to biorę na siebie, na klatę. Dobrze, na klatę. O, właśnie, Jan Klata jest reżyserem, tak, Trojanek. Ja zapytam Kingi, pani Kingi Ciby, bo powiedziała przed włączeniem kamer, że ona chciałaby rozmawiać o piasku. Czy tak, czy nie? Zaraz zobaczymy. O piasku w Trojankach. Tak, na spektakl Trojanki przywieziemy bardzo dużo piasku. Będzie elementem scenografii, myślę, że będzie to Ale nie z Olzy piasek. No to się okaże. Będzie trochę z nad Olzy, trochę z nad morza, troszkę też z innych rejonów. Tak, czeskie morze też się przysłuży, będziemy mieli dużo piasku z czeskiego morza. Petra tutaj kręci głową, już jest tak zniesmaczona moim zachowaniem dzisiaj, że myślę, że to co powie, to będzie strzał w dziesiątkę. Petra, na co jeszcze warto pójść? Jakie są czeskie spektakle? Możesz mówić też o piasku, nie ma problemu, albo o klatach. Dziękuję. V rámci soutěžního programu máme ještě další české divadlo, a to Městské divadlo Brno s představením Osmičky. A vlastně celé to divadelní představení je postaveno na takových osudových datech v české historii. Je to velmi hezké představení, byli jsme se na něho podívat s uměleckým ředitelem české části a ředitelem Těšinského divadla panem Petrem Kracikem, takže na to určitě zveme. A jinak nevím, jestli tady padlo, že v rámci soutěže o zlomenou závoru se uskuteční celkem 9 divadelních představení. Děkuju. Prosím. Proszę Państwa, jeszcze Bartosz Szydłowski na przykład z przedstawieniem pod tytułem Wałęsa w Kolonos. Kogo mam zapytać? Janusza. Bo to Janusza. Jest bardzo historyczna data tak. W ogóle, kiedy zostanie zagrany. No to jest chyba Bartek Szydłowski i Teatr Łaźnianowa zrobili przedstawienie Wałęsa w Kolonos. Znaczenie tytułu trzeba wyjaśnić, dlatego że to chyba już tylko teatrolodzy wiedzą, że Sofokles napisał nie tylko Króla Edypa, ale ja też wiem. Że Króla Edypa. I inne. I inne, a co inne? Edyp w Kolonos. O czym jest Edyp Antygona w Kolonos? Antygona na przykład też. Okej, okay. Edyp w Kolonos o czym jest? Będziemy mogli zobaczyć na scenie teatralnej. No właśnie, niekoniecznie. Edyp w Kolonos jest o tym, że Edyp, który w Królu Edypie, jak pamiętacie, już jest oślepiony, bo dowiedział się prawdy o sobie, że Edyp przyjeżdża do Kolonos, przychodzi do Kolonos, żeby umrzeć. I Szydłowski razem z autorem scenariusza wymyślili, że to jest jakiś model do tego, żeby spróbować opowiedzieć o Lechu Wałęsie, a nawet nie o samej tej osobie jako historycznej osobie, tylko o pewnym micie historycznym, jaki Wałęsa symbolizował, o tym, co dla nas znaczył kiedyś, co się z tym mitem dzieje dzisiaj. A tak naprawdę to nie jest opowieść o Wałęsie, tylko o tym społeczeństwie. Tam oprócz Wałęsy, którego gra Jerzy Sztur, jest sportretowane społeczeństwo polskie. Ale myślę, że jeśli myślimy o tych 30 latach, to dotyczy to również tego, co się stało ze społeczeństwem czeskim, z symbolami słowackim, z symbolami wolności, i z tego, co się stało w ogóle z naszym myśleniem o wolności, bo jakbyśmy rozmawiając o tym impulsie z Gertrudą zastanawiali się, jakie wartości z tamtego czasu zostają, to mnie wyszły trzy. Odwaga, wolność i radość. I z wszystkimi mamy problem. No z radością to każdy ma problem, różnie bywa w życiu. Mamy ale do radości. Okej, okay, ale dzisiaj jest cisza wyborcza. Ale ja mówię o Beethovenie, zostawmy na chwilę. Odwaga, wolność i radość. Mhm. Jeszcze jest dużo muzyki. W tym festiwalu? Na tym festiwalu.
Tak, wszystko jest bez granic, również muzyka łączy się ze sceną teatralną. Między innymi chcecie zrobić Eurowizję, przenieść tutaj na nasze rejony. Oczywiście trywializuję, proszę Państwa, i trochę żartuję, ale wytłumaczcie, dlaczego Tulia? Dlaczego Tulia? No, pokazujemy różnego rodzaju muzykę. Wydaje mi się, że jest ciekawym programem artystycznym, ciekawym zespołem muzycznym. Jest też, otrzymała nagrodę Fryderyków. Możemy ją gościć na festiwalu i bardzo serdecznie zapraszamy. A to, że byli na Eurowizji, to tylko jest plusem po to, że my możemy w Cieszynie zobaczyć na żywo Tulię. Tak, to jest ciekawe wydarzenie. Myślę, że jakieś punkty tam, czy nie wkraczamy na tereny związane z zakulisami Eurowizji, czy coś wiecie na ten temat, dlaczego Tulia nie została w finale, czy nie mówimy o tym, czy to jest poza sceną? Nie rozmawiałam. To są oczywiście... Człowiek, który najwięcej wie, proszę takie Państwa. Festiwale, no ale nie, bo my wszyscy jesteśmy tylko jedną... Nie. W trakcie ciszy wyborczej, chyba nie. Na Tulię. Natomiast zapraszam oczywiście serdecznie do głosowania w eurowyborach. Natomiast jeśli chodzi o Tulię, no dotarły do nas... No to jest troszeczkę z innego świata oczywiście dla nas Eurowizja. To jest zupełnie inny festiwal, nie taki jak nasz. I dotarły do nas, że tam właśnie były jakieś problemy, że właśnie jakieś coś, co nas powinno interesować, czyli polsko-czeski konflikt z powodu jakiegoś błędu jurorki czeskiej. Tulia jakoby z tego powodu nie dostała się wyżej tam w tej Eurowizji. Ostatnie informacje są takie, że to jednak był błąd białoruskiej jurorki. No nie wiemy. Na pewno tabloidy o tym napiszą ze szczegółami. U nas proponowałbym, żebyśmy w czasie festiwalu zobaczyli ten zespół, bo sądzę, że one o wiele lepsze są, tak jak grają na co dzień, niż to, co w tamtym festiwalu. Wiadomo, że te wszystkie zespoły występujące są preparowane przez jakichś specjalistów, którym się wydaje, że oni lepiej wiedzą, jak to powinno być. I często psują coś, co jest dobre i myślę, że to jest przypadek Tuli tak naprawdę. Można by było ciekawe, gdybyśmy zaprosili nasze Malawi Strzyńca, bo by się spotkali dwie takie znane, ale ja bym prosiła Janusza albo Kaszę, żeby nie zapomnieli na mojego ulubionego Petera Lipę. No tak, będziemy o nim mówić. Peter Lipa, wybitny artysta słowacki, wystąpił 8 czerwca. To będzie cały dzień słowacki. Janusz na pewno opowie o spektaklu, który przyjedzie tego dnia ze Słowacji do nas. Natomiast Peter Lipa jest ikoną muzyki na Słowacji. Jest wybitnym wokalistą jazzowym, gdzieś poruszający się znakomicie w skacie, w solu, w jazzie. No, myślę, że to będzie naprawdę jeszcze w bluesie. I że to będzie naprawdę taka uczta duchowa dla tych, którzy lubią muzykę. To na najwyższym poziomie. To nam da Peter Lipa. Czyli tak, reasumując, proszę Państwa, bo czas nieubłaganie się kończy. Radość, wolność, co jeszcze było? Odwaga. Odwaga, muzyka. O tej wolności Anna Frankowa. Anna Frankowa o wolności i chyba tym zakończy Pan Dyrektor Artystyczny całą naszą wypowiedź i skierujemy Państwa do kupienia biletów. Odsyłamy na stronę internetową, na Facebooka Festiwalu Bez Granic. Strona internetowa to jest też sposób na kupienie biletów www.borderfestival.eu. Tam można kupić bilety. Chciałem jeszcze wspomnieć o, bo tych muzycznych to tylko wymienię, że jest jeszcze Antonina Krzysztoń, jest jeszcze Dorota Barowa. Także tych muzycznych propozycji jest kilka. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na coś, co właściwie dopiero teraz zaczynamy promować, bo pewne rzeczy musieliśmy, na pewne rzeczy musieliśmy poczekać, czyli na teatr wirtualnej rzeczywistości. Otóż będzie można zagrać sobie wirtualnie w pojedynku Hamleta 4 czerwca na Zamku Cieszyńskim. Od 10 do 18 będzie można przyjść w tych okularkach, zagrać Gertrudę.
z Hamleta, lub Horacego, lub tam innych bohaterów, ale będzie też prezentacja bardzo ciekawego projektu, czyli rejestracji przedstawienia w technologii wirtualnej rzeczywistości. Bo dlatego wy jesteście z telewizji, wam się wydaje, że jak wy nakręcicie, to jest jakaś prawda. Ludzie teatru wiedzą, że to jest zawsze kłamstwo o przedstawieniu i marzą o tym, żeby można było spektakl zapisać w takiej technologii, żeby widz miał to, co ma w teatrze, że patrzy albo na Dorotę Kolak w Trojankach, albo na Katarzynę Figurę w Trojankach, albo na Małgorzatę Gorol w Trojankach. Jeszcze nie zapomnijcie na uliczny teatr. Ano ulica, teatralna ulica, proszę Państwa, teatr KTO z Krakowa. Tak, tytuł przedstawienia? Peregrinus, czyli pielgrzym. Tak, proszę Państwa, tak to jest. Jak się ma tylu gości, to trudno nad nimi zapanować, a na szczęście mikrofon wyznacza pewne ramy wypowiedzi. Tutaj jeszcze pani Gertruda wspomniała o sponsorach, ale to tak w telegraficznym skrócie i kończymy i zapraszam Państwa do wzięcia udziału po prostu w festiwalu Bez Granic, tak? Zgadza się? Tak. To może tą kolejnością zaczniemy, że ja przekażę mikrofon Petrze. Petra opowie o współorganizatorach. A potem wrócimy do finansowania. Dobra. Spoluorganizatorzy. Těšínské divadlo, Zamek Těšín, Univerzitet Śląski w Katowicach. Finanční podpora z české strany, město Český Těšín, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí v rámci projektu Polsko-Českého fóra. Może Kinga, ty o Polsce. Ja. Ze strony polskiej... Finansi podpora ze strony polskiej? Tak. Finansi. To jest... Ja się dopiero uczę. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Forum Czesko-Polskie. To jest miasto Cieszyn. To jest województwo śląskie. To jest powiat cieszyński. No i też warto powiedzieć, że głównym mecenasem festiwalu jest Fundacja KGHM, a głównym partnerem festiwalu jest Fundacja PZU. Natomiast chcielibyśmy bardzo, bardzo podziękować lokalnemu biznesowi, naszego tutaj pogranicza. My tutaj nie zdążymy wszystkich wymienić oczywiście, natomiast bez ich pomocy ten festiwal nie miałby tak ambitnego kształtu. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom. O sponsorach mogą Państwo przeczytać na stronie internetowej, na materiałach promocyjnych. Wszędzie ich wymieniamy, wszędzie dziękujemy. Jeszcze wspomnę o Funduszu Wyszehradzkim, który wspiera nas bardzo mocno w tym roku. No i zapraszamy na Festiwal Bez Granic, który jest największym świętem teatru na pograniczu czesko-polskim. I dobrze, że co roku się odbywa. Bardzo dziękujemy za to. Ja tylko jeszcze przypomnę sobie dwa podstawowe słówka, jakich się nauczyłem. Podpora finanční. I po czesku, proszę Państwa, złamany szlaban to jest zlomena zawora. Ano? A nawet długo tak. samogłosek nawet jakoś odczytał, tak? Dobrze, ale ja jeszcze muszę spytać o ludzi, którzy są z tyłu za nami. Oni udają, że nas nie słyszą i udają, że są statystami, a tak naprawdę pociągają za największe sznurki organizacyjne. Tak można by powiedzieć? Tak. Bez nich na pewno ten festiwal by się nie udał. I to jest Władek Szpyrc, nieoceniona jego praca. To jest Gabka Cicha, Stefan Mańka i Michał Nowak, którzy bardzo, bardzo robią dużo tej pracy, której na co dzień nie widać, ale dzięki nim ten kształt festiwalu jest dopinany na ostatni guzik. No i jeszcze wolontariusze, którzy w tym roku dołączą do nas bardzo licznie i którzy bardzo chcą oglądać spektakle teatralne podczas naszego festiwalu. Dziękujemy Państwu bardzo, zapraszamy na spektakle i po prostu na stronę internetową i widzimy się w takim razie w teatrze. W czeskim Cieszynie. I w polskim czerwca. Cieszynie, tak. W Polsce, w Cieszynie. W Polsce, w Cieszynie. I w muzeum. I w muzeum, na wystawie Impuls 89 w Teatrze w czeskim Cieszynie i na wydarzeniach Impuls 89 w Muzeum Śląska-Cieszyńskiego, gdzie jest zresztą na dziedzińcu odbywa się większość muzycznych atrakcji naszego festiwalu. W takim razie bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Festiwal Teatralny Bez Granic. Zapraszamy! Zapraszamy!